Moje dwa wariaty ciągle toczą ze sobą walkę. Franek z Doniem piorą się dosłownie każdego dnia. Już nie idzie ich uspokoić, nie idzie ich pogodzić. Niestety, taka jest natura. Ona rządzi się swoimi prawami. Człowiek nieraz próbuje ingerować, ale to ma tylko marny skutek. Kaczki przeszły właśnie na tą stronę stawu. O, zobaczcie, koziołek. Stoi tam, może go zaraz zobaczymy jeszcze. Jest. Poszedł sobie. Koziołki też tutaj przychodzą sarenki. Nawet był tutaj jeleń. On ma już tutaj wydeptaną trasę. Także mogę sobie tutaj bezkarnie, jak widzicie, podglądać tą przyrodę. Te zwierzęta się wcale nie boją. Ten koziołek też nie był bardzo spłoszony. No bo my ich tutaj nie straszymy. One podchodzą, zaglądają. Tak samo i te kaczki. Zobaczcie, no są w odległości może 20 metrów. Nie będę tam podchodzić, nie będę sprawdzać ich zaufania w stosunku do mnie, ale siedzą sobie spokojnie, widzą mnie. Nie boją się, nie wykazują tutaj zaniepokojenia, bo my ich też nie niepokoimy. Tam jest tratwa, którą Edziu zrobił parę lat temu. No i na początku miała służyć ona do pływania po stawie z córką. Chyba ze dwa razy się tutaj tą tratwą przepłynęli i tratwa została zapomniana, zarosła zielskiem różnego rodzaju trawą i upatrzyły ją sobie kaczki jako miejsce do niesienia się, do zakładania gniazda. Ona jest ruchoma. Jak wiatr zawieje, tak ona się przemieszcza i te kaczuszki tam co roku zakładają gniazdo i wyprowadzają piękne stadko młodych kaczątek. W tym roku na 100% też założą gniazdo i jeżeli żaden tutaj drapieżnik, szkodnik typu kot, lis nie dobiorą się do tego gniazdka, to będą pisklaczki. Będziemy tutaj obserwować rozwój wydarzeń. I zobaczymy, gdzie popłyną. Płyną w kierunku tratwy. Kaczor jest zawsze, samiec u ptaków zawsze jest barwniejszy, bo on ma rywalizować o samicę, ma się jej podobać, ma zwrócić na siebie uwagę. Samica jest zawsze szara, nie powiedzmy dlatego, żeby była brzydsza, tylko dlatego, żeby była niewidoczna dla drapieżników. Ona właśnie wysiaduje jajka, samice wysiadują jajka w gniazdach i nie mogą być widoczne, muszą być ukryte. Kaczki siedzą na brzegu, koziołek poszedł sobie spokojnie dalej, a tutaj zaczęła mi napływać woda do stawu. Mamy tutaj przekopany taki przepust, rowek, po to właśnie, żeby tutaj ta woda się wentylowała, żeby ona się wymieniała i jak myśla się podnosi, to ta woda mi tutaj do stawu napływa. Jak myśla opada, to ona ze stawu wypływa i dzięki temu mam cały czas czystą, świeżą wodę. Nie jest ona zakiśnięta, nie zakwita, no jedynie tylko tutaj rzęsa się pojawia. Nie mam ryb w stawie tych takich, które by tą rzęsę zjadały, bo zawsze mi te wydry tutaj wyciągną, więc no bez sensu jest zarybiać ten staw. Służy tak dla kaczek, jako taki no rekreacyjny chyba bardziej. No i ta woda też teraz, tak odpowiem od razu na pytanie, dlaczego opada i się podnosi, bo mamy tam dalej na mostach elektrownię wodną. No i mój staw jest przed elektrownią, z tej strony przed elektrownią. No i jeżeli tam woda zostaje spiętrzona, żeby szła cała na turbinę, więc ona na tym odcinku myśli, na którym jest akurat nie moja posesja, podnosi się, to wtedy napływa mi do stawu. Jeżeli ta woda zostaje puszczona na turbinę, to opada w myśli, a tym samym i opada tutaj w moim stawie.
kaczeńce już kwitną. Jedne z najpiękniejszych kwiatów. Zawsze moja mama i babcia z prababcią powtarzały: nie zbieraj kaczeńców, nie patrz na nie, bo oślepniesz. A ja jak na złość te kaczeńce zbierałam. Nie oślepłam, co prawda. Mam problemy ze wzrokiem, ale to chyba nie od kaczeńców. Stoliczek fajny. Renia tu składa. Tu pan pszczelarz. Proszę, Kicia. My wszyscy wspieramy Renię w pracy. Wymyśliłyśmy sobie stolik i mamy stolik. I co? Czekaj, bo zbieram resztki. Aha. I co, stanie czy nie stanie? Stanie. Łe, brawo. Co nie jak tak? No, da się, da się. Będziemy miały na czym kawkę pić. A, już wiem do czego to było. Do czego? Tu. Nie będziemy kawki pić, bo trzeba go rozkręcić. Poważnie? Tak. Żartujesz? No nie żartuję. Ja, dziękuję. No dobra. Rozbieramy stolik. Pani, podejście numer dwa. Rozkręcanie. Rozkręcanie. To jest rozbieranie po numer jeden. A tak się zastanawiałyśmy, od czego te plastikowe cusik jest. I się dowiedziałam, jak to jest. I wiem już, od czego te plastikowe cusik jest. Udało się. Udało się, jak się nie udało. Co się nie uda, jak się uda. Stolik złożony, pogoda jest przepiękna. Dzisiaj sobota, no i w cieniu mamy tutaj 27 stopni. Przed chwilą patrzyłyśmy na termometr, bez już tyle co tyle będzie kwitł. Wiem, że są rejony w Polsce, gdzie bez już kwitnie, bo mamusia z tatusiem pojechali do Krakowa, co już wiecie, i też zdała relację, że po drodze już widziała rozkwitnięty bez. No u nas i jeszcze mu tutaj ze 2-3 dni brakuje. Edziu przy pszczółkach. Podkładanie węzy. Rzepaki zaczynają już, kurczę, się rozkwitać. No i po niedzieli prawdopodobnie pojadą już pawilony na rzepak. Idę bez kombinezonu. Mam nadzieję, że żadna mnie nie urządli. I jak wyglądają? O, mogły lepiej wyglądać, ale to zimna pogoda taka. O, to cicha wymiana matki. Widzę, to już nie ma co patrzeć dalej. Matecznik. O, niech wymieniają. Ja tutaj dam mikrofon. Tak kucząc czoły bez matki. Głośno, właśnie nie mają matki, dlatego tutaj mikrofon wsadziłam do ula, żebyście słyszeli, jak huczą pszczoły bez matki. Drugi ul obok i też mikrofon podłożę i zobaczcie, jaka jest różnica w huczeniu. Musiałam odłożyć na chwilę mikrofon, bo dwie pszczoły wpięły się w niego, zaczęły go atakować. No i się tutaj przezornie wycofałam, żeby mnie nie pożądliły. Ale słyszeliście, jaka jest różnica? Pszczoły w ulu, który nie ma matki, to tak bardzo huczą, tak jak tutaj Edziu przed chwilką powiedział. A gdzie jest matka, to
to ciszej się zachowują. Tak to właśnie się u pszczółek odbywa. Tutaj dzisiaj jest podkładanie już ramek z węzą. Zaczyna się już tutaj ruch w pszczółkach. Idą one na pyłek, idą już na pierwszy nektar. Kwiecie zaczyna tu intensywnie pokwitać. No i zaczyna się zbiór. Pogoda dzisiaj jest piękna, aczkolwiek pszczoły są troszeczkę wkurzone. Żadna mnie nie urządliła, ale trzeba było się wycofać na bezpieczną odległość, bo jestem bez kombinezonu z partyzanta, więc tutaj mogłabym z opuchlizną chodzić. Edziu przy pszczółkach, ja nagrywam, zaraz biorę się za dalszą robotę, a zobaczcie, dyrekcja siedzi na fotelu i się opala. No ktoś rządzić musi, dyrygować tutaj nami. Przy moich kwiatuszkach zakwitł skrzyp polny. Tak on kwitnie, jest już w fazie rozkwitu i tutaj może będzie widać. Chyba raczej na kamerze nie było widać, jak on wysypuje to zarodniki. Tak delikatnie? Nie widać. Nie, ale... Wysypuje właśnie, jest w fazie wysypywania zarodników skrzyp. Jest bardzo cennym zielem w ziołolecznictwie, a to jest jego kwiat. Tutaj jest mój dziki ogród, jak ja to zawsze mówię. I takżeśmy sobie umyśliły, że postawimy tutaj stolik, krzesełka, kolejna wizyta w dziale ogrodniczym, zakupy dokonane. No i takżeśmy się zastanawiały, w którym miejscu ogrodu tutaj postawić sobie stolik z krzesełkami. Były trzy takie miejsca brane. O, ja cię kręcę, co ja zobaczyłam. Chodź Agnieszka, chodźcie ze mną. Co to jest? A, grzyb. Myślałam, że to... No poczekaj. Myślałam, że to smalc. No wiesz co. Co to jest, Edek? Smalc. Smalc? Smalc. Ale numer. Z daleka go wypatrzyłam. A jak byłem tutaj przy pszczołach, to... Nie widziałam go. Tak, A to może będą, bo w tamtym roku dwa. Jeden ze smaczniejszych grzybów. Smarc. Wyrósł na moim ogrodzie. No i tak tu właśnie miał być stolik w pierwszej wersji. Ale postanowiłyśmy dać tutaj. Tu już konwalie zaczynają rosnąć. Będą kwitły. Robimy sobie miejsce do relaksu po pracy. No i tutaj jest taka fajna przestrzeń, bo tak, z tej strony jest leszczyna, tutaj też jest leszczyna. Kupiłyśmy jeszcze wierzbę wyplataną. Były różne wielkości. Kupiłam wielkości takiej, dalej będę sobie ją prowadzić. I wiecie, jaki mam pomysł? Tylko, że chyba będziemy musiały jeszcze dokupić jedną. Poplotę ją znacznie wyżej, na taką wysokość, no przynajmniej 2 metrów, i później będę chciała zrobić coś takiego, że te gałązki zaplatać, aby zrobiło się sklepienie tutaj z tych witek wierzbowych i będzie tutaj dosyć ładnie. Później, jak to, no oczywiście to będzie ze 2-3 lata trwało, zanim ja te wierzby sobie wyprowadzę tak jak chcę. No i kupiłam 3, bo miałam pierwotnie inny plan, żeby zrobić coś takiego pomiędzy krzesełkami. I tutaj jest jeszcze jedna, ale rano dzisiaj zrodził mi się całkiem inny plan, żeby właśnie wypleść tutaj sklepienie z tych wierzb. A z 3 nie bardzo mi się to uda. Uda się, ale wyjdzie tylko taki trójkąt, a jeżeli będę miała 4, to powiedzmy tu by były, tu i tu, wypletę sobie całe sklepienie, że stolik łącznie z tymi krzesłami będzie tak jakby pod dachem, pod żywym dachem. I tutaj też żeśmy rozważały zakupienie mebli ratanowych. Też tak Agnieszka mówi, Renia, ratan, nie? Takżeś ten doradzała, ale ratan w ogrodzie się nie sprawdza. W nakrytych
w nakrytych miejscach, w altankach, na werandach, owszem, bardzo dobrze ratan się sprawdzi, ale tak jak tutaj u mnie pod chmurką, no niestety 2 lata, max może 3, i to by no, rozleciało się. Jednak ratan to jest wiklina parzona i ona no, w warunkach takich atmosferycznych prosto z góry długo tutaj by nie pociągła, musiałabym chować. A tego chować codziennie nie będę musiała. I dlatego stanęło na takich tutaj krzesłach, na takim stoliku. Ratan byłby ładniejszy, no ale nie tutaj na moje warunki. Żabki! Tumaki? Nie, rechotki. Słyszycie je? Wszelkiego rodzaju płazy, ptaki się odzywają. Jak ja uwielbiam rechot żab. Że mnie nie słychać, muszę krzyczeć. To chodź bliżej do mikrofonu. Nie, chciałam pokazać twoją zadowoloną minę. Bo jestem zadowolona. Ale pięknie. Uwielbiam tutaj to miejsce, uwielbiam taką właśnie dzikość, dlatego ten ogród koło domu nie jest tutaj pielęgnowany pieczołowicie. Jest ziele, są krzaki, są rośliny, rzęsa na stawie, później będzie szalina, trzcina prawidłowo zwana, kaczeńce. I jeszcze, wiecie, chcę kupić tutaj lilie wodne. Miałam kilka lat temu, ale któregoś roku, nie wiem co, już nie pamiętam, one mi przepadły, ale chciałabym kupić grążele, lilie i nenufary. A ja wiem, co my będziemy robiły. Będziemy, upleciemy sobie wianeczki i będziemy tu puszczały wianeczki. Ty wianeczek, ty już dawno po wianeczku. I będziesz wianeczki pletła tu. Tak, wypleciesz sobie wianeczek i sobie zaśpiewasz. Miałam ci, ja miałam wianeczek, ale go oddałam. A teraz będziemy robić grilla. Mąż stwierdził przed chwileczką, nie wiem co się tutaj dzieje, ale wam bije na dekiel. Właśnie będziemy robić grilla. Z tej okazji, że jest piękna sobota. Film pojawi się poniedzieli na pewno dopiero, bo dzisiaj mam inny film, także wstawię ten, który nagrywałam wczoraj, a ten będzie dopiero poniedzieli. Robimy se grilla. Będziemy testować nowy stolik i nowe krzesełka. Renia, ile tam jest stopni? A tu właśnie jest 26,5 stopnia w cieniu. O kurczę. No, cieplutko jest. Jest bardzo cieplutko. Aż się chce działać. Na mnie tutaj pieczemy. Najlepiej smakuje na łonie natury. Edziu właśnie z pawilonu przyszedł. Świeżutki, cieplutki obiadek. Prosto z grilla. Ale najlepsza to jest bułka. Bułka bądź chleb. Chrupiąca, cieplutka. Bardzo prosty przepis, od razu wam podam tutaj szybciutko. Bułka czy chleb w kromeczkach. No i oczywiście potrzebny jest smalczyk ze skwareczkami. Chciałaś powiedzieć ze swojej roboty. To oczywiście, że tak. Tylko ze swojej. Warunki spartańskie, ale chyba tak naprawdę w takich właśnie warunkach najlepiej smakuje. I teraz tutaj smaruję tą bułkę bądź chleb smalczykiem ze skwareczkami i na grilla. Tą stroną do góry. Z tego względu, że teraz pod wpływem temperatury to ładnie się wszystko tutaj wchłonie w bułkę bądź w chleb i będzie później, jak przewrócę na drugą stronę, będzie się ładnie przypiekać. Ale zobaczcie. Zapach! Zapach! Cicho, my się tutaj ślinotoku dostaniemy. Ale naprawdę tutaj polecam wam zrobić. Fajne to jest też u Edzia kuzyna, żeśmy jedli z masłem czosnkowym. On właśnie chleb przekłada masłem czosnkowym. Też jest bardzo dobre. Ale ze smalcem chyba lepsze. I teraz, au, gorące. Ale zobaczcie.
Jak to? Ha, ha, ha. Wow! No mądre, jak to chrupi. No jaki zapach. Prosto na talerz. Ptaszki, pogoda, stawik z tyłu. Cóż chcieć więcej? Dzień dobiega już ku końcowi. Jest 19:30. Wszędzie w oddali kosiarki ruszyły do ataku. Trawa rośnie tutaj w zaskakującym tempie. My też już tutaj na ogrodzie kosiliśmy raz. Po niedzieli będę kosić już raz, drugi raz. Tutaj będzie stolik. Fajnie to się tutaj mi prezentuje, ale jeszcze mam tam płyty takie betonowe i trzeba będzie tutaj to wszystko zrównać, wyłożyć płytami, bo tutaj jednak krety buszują i te krzesełka się zapadają. No i tak być nie może. Utwardzimy tutaj to. Wierzb też jeszcze nie wkopuję, bo dokupię czwartą. Mi się śmiać chce, bo Edziu powiedział, że zamach na dzisiaj na niego. Tak, właśnie Edziu biedny usiadł i akuratnie tak trzy krzesła stały i tak no... Myślałyśmy, którą, gdzie Edzia usadzić, i tam on mówi, tak mówi, jasny gwint, mówi, czy mówi celowo, żeście, mówi, te krzesło wybrały. Dlatego no tutaj trzeba to wyłożyć. Co do wierzb, jeszcze kupię jedną i wtedy, jak rozłożę tutaj te płyty, wyłożę płyty, rozstawię sobie krzesła, będę widziała, jak to tutaj sobie rozsytuować. To miejsce tutaj mi się podoba, wśród tej zieleni, tylko powiem Wam, że jeszcze musimy wyłożyć podkładami. Mamy takie podkłady betonowe, bo jednak tutaj jest miękko. Krety buszują i dzisiaj był zamach na mojego Edzia. Przyszedł usiąść, żeśmy na honorowym miejscu chciały go posadzić, a on usiadł i się zapadł w norę po krecie. I mówi tak, czy wyście to zrobiły celowo, czy to było zamierzone na mnie? No i tutaj musimy właśnie... Komary już atakują, jak ręce! Gryzą komary. No i dlatego tutaj musimy wyłożyć jeszcze takimi betonowymi płytami. Wierzb też nie wkopałam, bo dokupię jeszcze czwartą sztukę i jak wyłożę płyty, poustawiam sobie krzesełka, wizualnie to wszystko tutaj rozmieszczę, wtedy będę planować wkopanie wierzb, bo dzisiaj jest to bez sensu, bo tutaj mi się ich lokalizacja może jeszcze zmienić, także na razie stoją i cieszą moje oko. Kosiarki wszędzie dzisiaj ruszyły już do ataku. Ludzie koszą na potęgę. Trawa tutaj rośnie w szalonym tempie, jest ciepło, jest dużo deszczu teraz w ostatnim czasie i ona rośnie. My też już żeśmy raz kosili i po niedzieli muszę odpalić kosiarkę i tutaj to wszystko wykosić, bo trawa jest już taka, za ze 3-4 dni ona będzie taka, już mi kosiarka nie weźmie, tylko krowy będę musiała tutaj wypuścić. Także też koszenie będzie mojej trawy na ogródku. Renia już tutaj wszystko tak zamyka. Zamykam i idziemy do domu kąpać się i leżeć. Pa, pa, życzę Wam miłych dni, wszystkiego co najlepsze, odpowiedniej takiej pogody, radości z przebywania na łonie natury, bo jest pięknie, teraz jest najpiękniejszy czas. I tego Wam, kochani, życzę. Do następnego! Do następnego!